I tam w kolejnym, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że zrobiłam w zasadzie odcinek zerowy, później taką typową inaugurację jedynkę oraz takie dokończenie jako dwójkę, w tym momencie będzie chyba to odcinek trzeci mojej zabawy w laboratorium perfumowe. Jaka będzie nazwa tej serii, nie wiem. Przypominam, że jest też seria o składnikach perfumowych oraz o tworzeniach głównie w laboratorium sopockiego stylu, czyli wśród składników zapachowych laboratorium perfumowego. Natomiast teraz bawię się, że tak powiem, u siebie, w swoim laboratorium, dlatego że mogę mieć takie składniki, które chcę. Jeżeli chcę mieć kilka składników, nie wiem, kilka składników cedrowych, to tak mam. Wszelkie składniki, które mi wpadną w oko, po prostu mam. Mogę się bawić zdobywaniem różnych absolutów i tak dalej. Ogrom różnych mi się udało pozdobywać. Różnych specyficznych składników. Na przykład wczoraj w sumie dokonałam zamówienia, bo 11 składników skończyło się w sumie bardziej blisko 30, a już dzisiaj poszalałam na jeszcze większe innym miejscu, gdzie są składniki i skusiłam się na przykład na siano, na tatarak, na whisky z takich rzadszych składników, na absolut z wosku pszczelego, kolejny składnik, właśnie absolut lawendowy, kolejny składnik lawendowy, ponieważ już lawendę mam. Także będą kolejne zabawy. Kolejne zabawy, zaraz jeszcze oczywiście opowiem o planach takich właśnie. Zabawy różnymi składnikami, tak jak była zabawa rabarbarą, ostatnio zabawa czekoladą. Teraz planuję zabawę piwonią i różne właśnie połączenia z piwonią. Na pewno mam zapach crema de pionier, czyli piwonie tak najbardziej słodko-kremowo, z bananowcem, krema z bananowca i tak dalej. Ale też planuję piwonie bardziej na zielono, aromatycznie, ogrodowo. Planuję też połączenie piwoni z fiołkiem. Planuję zabawy miodem, miód w lesie, miód z rumiankiem, miód lipowo-akacjowy, miód z cynamonem, generalnie różne zabawy miodem. Ten absolut z wosku pszczelego, ale nie tylko to. Co tam jeszcze? Obiecałam koleżance piwonie też z czekoladą, głównie dla niej, żeby zrobić, także zrobię. Także to będzie w ramach kolejnej zabawy czekoladą, kolejnej zabawy piwonią. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to w takim kolejnym odcinku planowałam zawrzeć na trzy kwestie i już po prostu praktycznie mi uleciały te kwestie, ale o jednej pamiętam. Właśnie chciałam powiedzieć, czym pachnie to pomieszczenie, gdzie sobie ulokowałam laboratorium perfumowe. Więc przez długi czas pachniało różnymi zielonościami rabarbarem, a ostatnio głównie takim efektem trochę czekolady z lemoniadą, taki gof czekolady, lemoniada, czekolada jako gourmand na lato, taka lekkość, przestrzenność, jednocześnie nie jakaś ulotność. Parametry i tak dalej, wszystko dobre, tylko po prostu lekkość zapachu, taka bardziej mgiełka z czekolady, z lemoniady, z owoców dodanych do tego dosyć wytrawniejszych, ale też to połączenie takiej chmurki migdałowej z chmurką czekoladową, także oba się były zabawy różne malinami. Odbiorę składnikiem malinowym, także myślę, że będą kolejne zabawy z składnikiem malinowym. Co tam jeszcze? Czy coś powiedziałam, co jeszcze stworzyłam? Nie wiem, czy mówiłam, stworzyłam ostatnim zapachem, stworzyłam jest szampan fiołkowy. Co tam jeszcze? Co chciałam powiedzieć? Nie wiem generalnie. O różnych większość kwestii zawarłam, które chciałam tak na bieżąco przekazać w tym odcinku numer 1. Potem było dokończenie w odcinku numer 2. Teraz chciałam głównie powiedzieć, właśnie czym pachnie to miejsce. Jak to się wszystko zmienia, jakie są najbliższe plany, jakie ostatnie składniki zamówione, jak to się kończy ilość planowana 11, która kończy się ilością kilkudziesięcioma składnikami. W ogóle tak. Miałam około 60, zamówiłam prawie 30, czyli mam już około 90. Zamówiłam się około kolejnych 20, czyli już około 110 składników, także już nieźle poszalałam. Wiele składników zadaniowych, ale i tak jeszcze. Potem się okazuje, że o kimś zapomniałam. W ogóle kolega mi wskazał zapach, gdzie wyczuwał morelowego szampana. Będę mieć próbkę tego składnika. Co tam jeszcze zamówiłam? Dałam się zdobyć coś z szafranem. Elemi, mirre. Co tam jeszcze? Mirt. Nie wiem, co tam jeszcze.
Udało mi się też zdobyć pewne buteleczki. Być może w takiej szacie graficznej będę tworzyć te wszystkie teraz moje zapachy, chociaż nie wiem, bo one nie są aż tak małe. One są takiej wielkości średniej, więc nie wiem, bo ja chcę mieć taką wielkość, która nie będzie dużo zajmowała miejsca, to raz, jakąś taką może spójną, ale też chociaż w różnych buteleczkach robiłam i robię, ale to, co chciałam powiedzieć, też takie chciałam dobre do transportu, na wyjazdy, na wycieczki i tak dalej, czyli raczej takie ilości mniejsze, typu 30 litrów, a ta ma bardziej tak w sumie ponad 50. Będą kolejne zabawy lawendą, ponieważ ja już jedną lawendę, Lavanda de Primavera Verde, czyli lawenda zielonej wiosny, stworzyłam. Lawenda na zielono, tam też jest trochę różnych zieleni, różnych liści i mięta. Nie kolońsko, nie męskawo i nie osłodzenie, także taki zapach, ale planuję też różne inne lawendy. Obiecałam koleżance miód z lawendą, to już bardziej pod jej kątem, ponieważ dla mnie to może być zbyt słodkie połączenie. Ja jednak miód sobie widzę bardziej dla siebie właśnie w połączeniu z rumiankiem. To myślę, w ogóle dziś nie wiem, czy jeszcze mamy, ale była u nas taka herbata właśnie. Ona nie była typowo ani rumiankowa, ani miodowa. Ona była jakaś tam. Ale po prostu jej wydźwięk był taki rumiankowo-miodowy. To była jakaś taka z tych zadaniowych, zdrowotnych. Była jakaś taka, nie wiem, czy może z tych na sen, może z tych jakichś takich. Bo dużo mamy jakichś takich. Ja różne kupuję jakieś takie, nie wiem, na odtruwanie organizmu. Na drogi oddechowe dużo różnych kupujemy, znaczy kupujemy, no teraz może nie, bo jest dużo już mamy, ale bo Darek ma astmę, może to już któraś z tych była, nie wiem, ale właśnie zaskoczyło może o tyle to, że jakby się po tej herbatce spodziewałam raczej, jak to w przypadku tych różnych ziołowych, okropnego smaku, ona była taka przepięknie miodowo-rumiankowa, w ogóle rumiankowy składnik mam bardzo udany. Co tam jeszcze? W ogóle trochę różnych takich planów poszukiwawczych mam, które jeszcze koniecznie chcę zdobyć. O, będę miała zamsz. Nie wiem, czy mówiłam. Będę miała. Co tam jeszcze? Wzięłam inny cedr. Tak do porównania, że ten jest zły. Wzięłam też wetiver na sposób taki bardziej zielony. Wzięłam też składnik w ogóle z jabłkiem, za którym generalnie nie przepadam, ale że tak się to pobawić. Wzięłam też składnik z melonem, za którym generalnie nie przepadam, ale żeby się pobawić takim klimatem lat 90. i właśnie, żeby oswoić te składniki, ale przede wszystkim oswoić to może nie, ale bardziej, żeby stworzyć coś w ramach tych składników, co będzie tak moje. Bo to, że taki składnik nie jest moim składnikiem, to nie znaczy, że ja nie widzę dla niego szansy, że nie widzę dla niego takiego ujęcia tego składnika, który będzie właśnie takim iście moim. A melon jest bardzo ważnym składnikiem takich różnych tych wodności i tak dalej, lat 90. Zresztą ten składnik właśnie z tego co wiem chyba w 79 roku się pojawił na rynku i zaczął mocno zaznaczać swoją obecność. A jakoś tak ostatnio mnie trochę wzięło może na ten melon, pomadkę, która ma zapach melonowy, jakoś tak się może oswoiłam, ale właśnie są tak naprawdę na rynku zapachy z melonem, które do mnie trafiły, które mi pasują, więc jakby to nie jest taki temat skreślony. Że powiem, żaden temat tak naprawdę nie jest skreślony, bo nie lubię sandałowca, ale potrafiłabym wskazać sandałowiec udany. Nie lubię wanilii, ale potrafiłabym wskazać wanilię udaną, także taka seria też powróci, czyli składniki, jak była seria składniki lubiane, tak też składniki nielubiane i właśnie składniki nielubiane i właśnie w ramach tych składników właśnie realizacje bardzo udane. Takie, które po prostu skradły, nie wiem, moje serce i tak dalej. Co ciekawe, ja muszę sobie zrobić, ja mam swój notatnik, są wszystkie te receptury moje, plany i tak dalej, ale też tam muszę sobie zapisywać każdy składnik, który mi wpadnie do głowy, który chcę koniecznie gdzieś tam poszukać, zdobyć i tak dalej. Co ciekawe, bardzo lubię róże, a nie mam żadnego składnika typowo różanego. Bardzo lubię irysa. Nie mam jeszcze składnika typowo irysowego, ale będę już mieć, także już bardziej w drodze. Natomiast z różą jest tak, że trochę się obawiam, jakby ja chcę takie określone ujęcie róży. Nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć, jak róże zamówić, żebym była zadowolona. Myślę, że coś z tym bananowcem chcę poszukać. Widziałam składnik nasiona marchwi. Też myślę, że raczej będę go mieć.
O, w ogóle absolut z Osmantusa będę mieć. Będę mieć esencję z cynamonu. Udało mi się zrobić żywicę jodłową, że będę miała. Co tam jeszcze? Skusiłam się na pewien składnik, gdzie wskazywana jest jakaś tam kiszoniowo kokosowe, czyli raczej nie dla mnie, ale ja widzę trochę dla niego zadanie, stąd też się pokusiłam o ten składnik. Zresztą, że mam mieć taką mleczność, kremowość, w ogóle ten składnik mleczny też muszę sobie poszukać. O, właśnie z takich ciekawych składników w ogóle jeszcze taki ekstrakt zbożowy, takich właśnie zbożowych gourmand, także pewne klimaty gourmand lubię, także myślę, że się tutaj tym tematem pobawię.